To jest bardzo, bardzo, bardzo nam potrzebne. Tylko żeby nam to nie spadło. I szczerze mówiąc, nie wiem. Fuck. Siemanko, z tej strony Blow i witam was w kolejnym odcinku Minecraft Herobrine, w którym będziemy walczyć z Herobrinem, którego w dzisiejszym odcinku nie będzie, dokładnie tak. Ponieważ to, co się okazało, to to, że Herobrine nie występuje w Netherze, więc nie wiem, czy autor komentarza z tym, że w Netherze będzie Herobrine, mnie trollował, czy co. Ale zapytałem Marasa, żeby była pewność, że nie będzie takiego faila jak poprzednio. Marasku, czy Herobrine będzie w Netherze? Co się okazało? Nie, on tutaj nie występuje. Nie wiem dlaczego, ale dobra, i tak wpadniemy do Netheru, ponieważ są nowe moby, nowe surowce i tak dalej, więc myślę, że może być ciekawie. Ale jeszcze przed tym, to co tutaj zauważyłem, bo troszeczkę ziomeczki sobie tutaj poszperałem i zauważyłem takie coś. Tak, blok emeraldu, a emerald tutaj jest naprawdę OP. I sobie to zbierzemy. To jest bardzo, bardzo, bardzo nam potrzebne. Tylko żeby nam to nie spadło. I szczerze mówiąc, nie wiem. Fuck. Okay, shit, widzieliście to? What the fuck? Czemu ja zawsze mam prawie takie fejle? Nie rozumiem tego. I tak swoją drogą, nie wiem jak tego emeraldu nie zauważyłem. I naprawdę, ja tego bloku nie stawiałem. Samo mnie to zaskoczyło, bo tak tutaj idę, bo w komentarzach mi pisaliście, że tutaj są diaksy i tak dalej. I postanowiłem, że się rozejrzę troszkę w pobliżu, czy coś jeszcze ciekawego nie ma. O, tutaj blok emeraldu. Spoko, może stawiłem jakoś czy coś, nie pamiętam naprawdę. Okej. I ogólnie, poprzedniego odcinka znowu długo nie było. Dlaczego? Nie wiem, wkurza mnie już troszeczkę, że muszę się cały czas usprawiedliwiać, ale chcę być fair wobec was, że obiecuję, że będą częściej te odcinki, a ich się nie pojawiałem się tak dalej. Dlatego, że nie ma tego Herobrine'a w Herobrine'ie i to mnie... po prostu absolutnie nie mam motywacji, bo mam takie, kurczę, nagrywam Herobrine'a? Ale tego Herobrine'a nie ma. I to po prostu tak... Nie wiem jak to nazwać, no naprawdę, tak mnie to demotywuje do wszystkiego. A raczej do nagrywania... Nie tej serii, fuck! Daj mi spokój. Dobra. Może użyjemy tego. Fuck, emeraldy nam ukradło, dobra. Idźmy już do tego portalu, tutaj zrobimy w ogóle sobie skrzyneczkę, żeby zostawić wszystkie potrzebniejsze rzeczy. Fuck, wilkołak, uciekaj. Właśnie, możemy go tak naprawdę z rączki zabijać, bo wy mi pisaliście, że a, Blow, źle to robisz, że bijesz go z miecza emeraldowego, bo tylko tracisz go. A mógłbyś to zrobić mieczem, no łapką, bo tak naprawdę zadajemy mieczem zwykłym, tym emeraldowym, jedno obrażenie, więc równie dobrze możemy z łapki go nawalać. Dobra, więc co bym chciał sobie jeszcze zrobić w tym crafting table? Po pierwsze chciałbym zrobić sobie zbroję, tak, emeraldową zbroję. Już czuję moc, naprawdę. Emeraldowe rzeczy są tak OP tutaj, że to jest masakra. Mam nadzieję, że tak samo OP okaże się ta zbroja i te buciki. Dobra, emeraldowe buciki. O, patrzcie jak się fajnie prezentuje. Jeszcze te oczy. Nie, te oczy. Czemu ja mam takie oczy? Nie rozumiem tego. Ale ogólnie mam rozwiązanie. Po prostu trzeba w konfigu tej modyfikacji tam zmienić jakąś wartość i dzięki temu nie będzie się miało tych oczu. Ale ja jestem takim leniem, że po prostu mi się tego nie chce. Dobra. Więc co trzeba wziąć? Trzeba to wziąć, to. O, kukurydza musi być. Rybka też może być. Czy coś jeszcze? Weźmy jeszcze to. Strzały. Chociaż nie mam łuku. No, to bardzo przydatne, naprawdę bardzo przydatne. Dobra. I wbijamy tutaj. I tutaj dostaniecie ocknienia. Zaskoczenia, tak. Że jest taki tunel i teraz powinienem udawać, że... O, co to jest? Gdzie to prowadzi? Ale nie, nie potrafię tak grać zbytnio. Nie jestem dobrym aktorem. Więc tak, co to dokładnie jest za przejście? Więc od razu przyznaję wam, że wpadłem tutaj przed nagraniem, żeby upewnić się, że wszystko będzie w porządku i na szczęście upewniłem się, że nie było wszystko w porządku. Ponieważ troszeczkę tutaj trzeba było zrobić drogi prostej, żeby wyjść z tego takiego zakamarku. Więc takie coś też zrobiłem, poczyniłem i myślę, że to jest spoko. I możemy teraz wyjść. No, i tylko tyle się zagłębiałem! Poch, haha, nie lubię gastów. Okej, Hellrot, szczurek. Chodź tu szczurku, szczurek. Patrzcie jaki fajny szczurek.
Kurczę, i odwieczne pytanie. Zaczynać z nimi, czy nie zaczynać? Okej, oni sami zaczęli. Dobra, jeden hit i od razu wszyscy giną. Okej. Okej, co z nią wypada? Wypada z niego ogień, naprawdę? Dajcie mi spokój, to wy zaczęliście! Fuck, co to jest? Nie. Fuck, chciałbym się... What? Dobra, postaram się jak najmniej tutaj ginąć, chociaż wiem, że że to jest w moim wykonaniu po prostu niewykonalne. Okej, dobra, pójdźmy sobie stąd na chwilkę, zjedzmy coś. Okej, zjedzmy coś, proszę, dajcie mi coś zjeść. Okej, ale z tym głodem to naprawdę jest przerypane, że po prostu kilka sekund i od razu dwa głódki mi lecą, Tak, no, dobra. I ogólnie w tym odcinku chciałbym też troszeczkę więcej się wypowiedzieć na temat Google Plus. Dokładnie tak, bo zbytnio się w to nie zagłębiałem, jeżeli chodzi o jakiś filmik, że się tam wypowiedziałem, co o tym sądzę i tak dalej. Chociaż u Mandy, chyba w Blue vs. Mandy coś mówiłem, ale to tylko nabąknąłem. A teraz ten Google Plus, te komentarze są troszeczkę dłużej i mogę się tak w 100% wypowiedzieć na ten temat. Coś nowego. Sprawdźmy, co to jest. I wam to skomentować, co o tym sądzę, bo myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych moim zdaniem na ten temat. Nie chciałem tego sobie dodawać, tylko chciałem sprawdzić. Chciałem sobie tylko sprawdzić, co to jest, do czego to służy. Do czegoś to służy? Okej, chyba do niczego to nie służy, więc bardzo mi przydatne. Naprawdę super, że to nazbieraliśmy, bardzo się cieszę. Okej, widzicie? I już ten głód mi znika. Nie, ja tak nie chcę. Dobra. Najpierw chciałbym poświęcić czas na zabicie tego obrzydliwego gasta i... No, dawaj pociskiem. Teraz odrzucę, a ty uciekaj, skorpionie, uciekaj. Dobra. No gość! Gaz, goni nas, gaz. Fuck, ogr. Właśnie, ciekawe na ile hitów będzie ogr. Boże, jakie to jest OP! Ging. No. Au. Dobra. Trzeba cały czas pamiętać o jedzeniu, bo... Ach. Dobra. No weźcie, idźcie, małe mróweczki. O, i złoty mieczyk, dobra, przyda nam się na wilkołaki. Okej, chyba... Dobra, pięknie. To nazbierajmy. Co to jest? To jest... Red Ant Nest, dobra. Coś... Fuck. Okej. Dobrze. Dobra. Troszkę ich jest tutaj za dużo, prawie jak w Mountain Survival. Dobra. Okej, więc wracając do tego Google Plus, właśnie tak spodziewałem się, że w tym odcinku będzie mi ciężko się wypowiedzieć na ten cały temat i tak dalej, ponieważ będę tutaj wielce walczył z nimi wszystkimi, ale postaram się poświęcić troszeczkę na to. Więc tak, co do komentarzy, te komentarze chyba z nowy system jest już od tygodnia lub dwóch pod filmami, bo wcześniej było jeszcze na kanałach, można było komentować w taki sposób kanały. I tak, co o tym sądzę? Jest to strasznie niezorganizowane wszystko i tak dalej. Jak to na YouTubie zawsze z początku. Ogólnie do systemu tych komentarzy już zdążyłem się przyzwyczaić i myślę, że większość z was również. Okej. Właśnie, napiszcie, czy wy przyzwyczailiście się już do tych komentarzy nowych i tak dalej. Ja się już osobiście przyzwyczaiłem, aż tak mi to nie przeszkadza, jednak są takie rzeczy, które jeszcze są uciążliwe. Po pierwsze, ciężko się połapać w tych komentarzach, ponieważ najlepsze komentarze są jakoś tak dziwnie ułożone i tak dalej, więc ciężko się to czyta. Więc właśnie, na przykład dzisiaj nie będziemy poświęcać czasu na komentarze od was, ponieważ zwyczajnie ciężko mi się tam połapać, więc tutaj muszę przeprosić i... gincie gasty! Okej, dokładnie, więc ciężko się w tym wszystkim połapać. Jednak fajną opcją tych komentarzy jest to, że można blokować jakieś określone słowo.
Więc na przykład, jeżeli chcemy zablokować, więc na przykład możemy sobie zablokować jakieś przekleństwo i zwyczajnie w komentarzach nie można będzie używać tego przekleństwa. I to jest, myślę, że fajna opcja, ponieważ pomoże w tym, żeby te komentarze były bardziej kulturalne i tak dalej. Też można dzięki temu troszeczkę tych reklamujących się podszywaczy wyeliminować, więc bardzo fajna opcja. I też to, co mnie ostatnio zaskoczyło, to to, że PewDiePie, myślę, że PewDiePie'a nie muszę wam przedstawiać, pewnie większość z was go zna, więc PewDiePie poblokował komentarze na wszystkich swoich najnowszych filmach. I powiem wam, że bardzo, bardzo mnie to zaskoczyło, ponieważ PewDiePie jednak jest jednym z największych YouTuberów i myślę, że to można troszeczkę odbierać jako taki protest jego wobec Google Plus. Jednak on tłumaczy to po prostu, że bardzo dużo osób oszukiwało, wysyłało jakieś linki z wirusami i tak dalej i nie chciał narażać tych bardziej naiwnych widzów na jakieś tam wirusy. I to jest spoko z jego strony. I nie wiem, powiedzcie, co o tym sądzicie, bo też tutaj się zastanawiam. Ciekawa sprawa, szczerze mówiąc, bo niektórzy narzekali, że odcina się od widzów, chociaż z drugiej strony trzeba pamiętać, że on też założył teraz Reddita, na którym można komentować na bieżąco, więc jakby nie patrzeć, nie odcina się od tych widzów, więc to jest spoko. I nie wiem, naprawdę zastanawiam się i z jednej strony też się cieszę, ponieważ YouTube będzie brało jego zdanie mimo wszystko bardziej niż na przykład moje czy kogoś innego, bo jednak PewDie ma najwięcej widzów na YouTubie. No, więc myślę, że to może być nawet spoko. Tylko on chyba czeka na to, że będzie można wyłączyć funkcję najlepszych komentarzy i wtedy znowu powróci do komentarzy. Myślę, że to będzie spoczko. Ja też bym chętnie wyłączył najlepsze komentarze, bo szczerze dzięki temu nie da się połapać. No. Dobra. Szczerze, Maras mówi mi, że tu będzie mnóstwo jakichś nowych ród. I jedyne co nowe zobaczyłem to. Nic innego, więc... Aha, jeszcze to zielonkawe. A tak to nic innego nowego nie zobaczyłem, co by mnie zaskoczyło. Więc Maras, nie wiem o czym ty mówiłeś. Okej. Gdzie możemy się wybrać? Powiem wam, że gdyby nie ten mieczyk emeraldowy, to myślę, że ja już bym naprawdę kilkakrotnie zginął w tym netherze, bo wiem, że się powtarzam, ale jest tak cholernie OP. Jedno uderzenie i nie, ja po prostu w to nie wierzę, jak taki miecz może istnieć. Dobra, dwa uderzenia, okej, bo 19 i 1, to jest akurat słabe, powinno być na jednego hita. Ale... wow, naprawdę, wow. I mamy 46 leveli, więc to też jest spoczko. Nie, daj mi pan spokój. Okej, ja chcę się tutaj rozejrzeć na spokojnie, a wy mi przeszkadzacie. Ciebie zabiję, ciebie też zabiję. Okej. I w ogóle chyba następny odcinek to będzie odcinek 10. I tutaj szykuję dla was niespodziankę. Na razie nic nie będę zdradzał, będzie cicho. Kosza. I szczerze zastanawiam się, czy będziecie z tego zadowoleni, czy nie, ale myślę, że no będzie się działo na tym 10 odcinku i mam nadzieję, że te zmiany, nowości wam się spodobają. Już nie będziecie pisać, że nie ma Herobraina i tak dalej, więc no zobaczymy. O, na jednego hita go zabiłem. No i to ja rozumiem. Poczekajcie, mam pomysł z różdżki. Widzicie, jaki to jest jak nas odrzuca? Wow, dobra. Ale czy ja kogokolwiek tam zabiłem? Chyba nie. Dobra, co tam jest? Co tam jest? Kurczę, źle zrobiłem, bo nie zrobiłem sobie waypointu na portalu. Więc Blow, życzę ci miłego powrotu, szczerze mówiąc. Okej. Dobra. No odejdź ode mnie, skorpionku. Skorpion o tyle jest fajny, bo za jednym uderzeniem się go da zabić. Okej. Dobra. W ogóle powiem wam, że spoczko jest, jak sobie skaczecie i wtedy uderzacie, bo wtedy zadajecie 20 obrażeń, bo wtedy chyba te krytykale rzucacie na nich, dobra. Okej. I nie lubię też tych malutkich, wiecie, bo to jest strasznie uciążliwe, bo ciężko w niego nacelować.
Okej. Okay. Dobra, Soul Sand. Piesek dusz. Ale widać te dusze bardzo dobrze. I teraz którędy? Tędy. Fuck. Muszę zjeść. Nie, po prostu. Proszę was, powiedzcie mi, jak mogę zrobić coś z tym głodem, żeby on tak szybko nie spadał, bo już to... Sami widzicie, sami to możecie obserwować cały czas, że po kilku sekundach już mam... Już mi się nie regeneruje, to te serduszka. Fuck. Po serce, bo... Dobrze, więc ja zaraz do was wrócę. Okej, i jestem z powrotem. I powiem wam, że mi to tyle zajęło, że sobie nawet nie wyobrażacie. Musiałem sobie wgrać backup save'a, musiałem sprawdzić, gdzie dokładnie jest ten portal, musiałem tam wrócić i tak dalej, ale już bez zbędnego pitolenia o tym, jesteśmy z powrotem w Netherze. I ogólnie tym razem nie popełniłem takiego błędu, zrobiłem sobie wcześniej na świecie waypoint, gdzie jest mój portal. I tutaj też zrobiłem sobie waypoint o nazwie Witam Serdecznie. Tak, nie wiem dlaczego taki waypoint, ale tam jest portal, ja o tym wiem, wy również o tym wiecie. I tam będziemy szli! No, jak go nie uderzyłem? No. Przepraszam. Jest, nareszcie mi się udało zabić tego kupaka. Musimy sobie, ziomeczki, zrobić łuk, szczerze mówiąc. A raczej ja powinienem zrobić sobie łuk, bo szczerze, myślę, że się przyda w takich sytuacjach. Okej. Zejdźmy sobie tutaj. Widzieliście? Samobójca! Ach, dobra. Ja się tutaj boję chodzić w tym netherze, bo ten nether jest pełen samobójców, skoczków i jakichś innych dziwnych stworków. Dobra, idziemy tędy. Okej. Okay. Czy zbierać ten kwarc? Chyba go nazbieram. Okej, niech oni mi nie przeszkadzają. I też fajną rzeczą jest to, takim malutkim, na dużym plusem, jest to, że oni nas nie atakują. Tak, pigmeny nas nie atakują i to jest naprawdę fajne, ponieważ nie mamy problemu typu, że nie możemy sobie pozwiedzać, bo tutaj pigmen do nas idzie i nas bije. Spoczko sprawa. I ogólnie też co do tego głodu, co do tego spadania na głodu i tak dalej, bo ja ciągle nad tym narzekam i tak dalej. Ty mnie bijesz? Fuck, dobra, sorry. Okej. Okay. Nie, ciebie nie chciałem atakować, dobra. Daj mi spokój. Okej, więc co do tego spadania głodu, też stwierdziłem, że może być to spowodowane tym, że często sprintuję. Więc teraz postaram się nie sprintować tak często. Ale czy to nam coś da? Szczerze wątpię. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak to coś pomoże. I też fajnie, jakbyśmy glowstone na nas zbierali. Chodź do mnie. No, patrz jaki kupak. No, strzelaj. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale te dźwięki tego gasta to są dźwięki kota. Tak, wiem, że to może być dla was troszeczkę zaskakujące, ale tak, dźwięki gasta to są dźwięki kota, a mianowicie kota autora muzyki minecraftowej. Nie wiem, jaki on miał dokładnie ksywkę, ale chyba C418 czy jakoś tak. Nie jestem pewny, ale coś w tym stylu, więc... Tak czytałem na reddicie minecraftowym, a ile w tym prawdy nie wiem, ale myślę, że to jest prawda. Chociaż jaki kot ma takie upiorne dźwięki? Czy wasz kot ma upiorne dźwięki? Bo mój nie ma. Może dlatego, że ja nie mam kota. Okej, ziomeczki, i powiem wam, że tak się troszeczkę porozglądałem. Jednym uderzeniem z pochodni? Pochodnia gaming po prostu, jednym uderzeniem go zabiłem, chociaż chyba zamieniłem sobie taki, to tak troszeczkę wyglądało, jakbym go z pochodni zabijał. Ale dobra, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, było naprawdę mega. Mam nadzieję, że odcinek wam się również podobał, tak jak fajnie mi się grało. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę, będę bardzo, bardzo wdzięczny, komentarz. Właśnie, i też jedna sprawa, bo o tym zapomniałem całkowicie, o tym w głównej mierze chciałem się wypowiedzieć, o tych bobach, ponieważ po prostu wszędzie są teraz...
komentarze, że Bob tutaj wyłącza te komentarze na YouTube i tak dalej, coś w ten deseń. I to z jednej strony jest spoko, bo to pokazuje siłę społeczeństwa, bo widziałem, jak to rosło, ten łańcuszek, jakby nie patrzeć, bo widziałem to, że najpierw to rosło w ten sposób, że nie było tego czołgu, później mu ten czołg dorobili i ogólnie najpierw był jeden, dwa komentarze tam sporadycznie, a teraz po prostu jest tego fala, co wejdę na film, jest tyle komentarzy, tak czo, i wszędzie jest Bob. I ogólnie z jednej strony jest to spoko, ale z drugiej strony to jest słabe, bo spamujecie, a uwierzcie mi, że YouTube nic nie zrobi ze zmianą nowych komentarzy przez taki spam, bo oni mają to szczerze daleko gdzieś. Poza tym autorzy mogą sobie zablokować słowo Bob, dzięki czemu tego łańcuszka nie będzie widać. Więc ja polecam wam, jeżeli chcecie coś zrobić z tym wszystkim, po prostu podpisać petycję, którą wam dorzucę w opisie, jeżeli oczywiście chcecie. Ja tam dałem swój głos, żeby po prostu coś z tym zrobili. No więc możecie też pomóc zamiast pisać te boby i myślę, że to będzie bardziej pomocne niż te wszystkie boby i tak dalej. No, więc ja wam życzę miłego dnia, chociaż nie wiem, o której wy to oglądacie, i spotykamy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa.